dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek, wyjątkowy. Dziś obchodzimy, i to było przed chwilą transmitowane na naszej antenie, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a ze mną w studiu tradycyjnie Rafał Ziemkiewicz i polityczne podsumowanie tygodnia. Dzień dobry, Rafale, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie w pierwszym dniu marca, w Dniu Pamięci, które dzisiaj nie będziemy o tym pewnie mówić zbyt wiele, bo coś tu można powiedzieć. W dalszej części programu będą goście. Ale zaznaczmy, że w momencie, kiedy do rządu dorwali się ludzie wprost wywodzący się z tradycji Bieruta, no to ten i wręcz odmawiający żołnierzom niezłomnym prawa bycia nazywania żołnierzami nawet, bo wraca terminologia przecież z lat 40. o bandach leśnych jakichś, to są... Nagrałem kiedyś cały film i to już nie chcę się powtarzać, polecam, ale zwróćcie Państwo uwagę na tę ciągłość, że po roku 89, kiedy to niby zmieniał się ustrój, nikt nie mówił o żadnym ustawodawstwie czasu przejściowego, nikt nie mówił o tym, że... A jeżeli ktoś mówił, że warto by trochę poczyścić z komunistycznej nomenklatury różne instytucje, to pan Michnik się kładł rejtanem w ogóle i wszyscy absolutnie, to jest polowanie na czarownicę, żadnych rozliczeń, żadnych... Natomiast teraz, kiedy władza zmieniła się i Prawo i Sprawiedliwość, które było w demokratycznych wyborach wygrane i nadal wygrało w sensie liczebnym wybory, to by miała największe poparcie ze wszystkich partii, tylko brak koalicjantów, to teraz się okazuje, że te same elity, które po PRL-u uważały, że nic czyścić nie trzeba, to uważają, że trzeba do gołej ziemi, prawda? Ta sama Gazeta Michnika drukuje jakieś listy proskrypcyjne, gdzie jeszcze pisowcy pozostali, gdzie jeszcze 4 miesiące już rządzimy, a tam jeszcze nominaci PiS-ów w Państwowej Inspekcji Pracy na przykład, czy w Urzędzie Gminy w Pierdziszewie Dolnym, prawda, jest jakiś ten, jak to w ogóle, do czego to podobne i tak dalej, co jest prostym, oczywistym dowodem, jaka jest naprawdę ciągłość władzy, że rok 90 to dla nich była taka zmiana w rodzinie. Jedni odeszli z PZPR-u razem z Kuroniem i Modzelewskim, drudzy odeszli razem z Geremkiem, trzeci zostali do końca, ale to mimo wszystko była jedna rodzina. Tutaj widać dopiero, że te 8 ostatnich lat to było coś, co absolutnie było przeciwko temu systemowi. I żołnierze... Niedopuszczalne. I żołnierze niezłomni są symbolem tego wszystkiego. Ja pamiętam to i to wielokrotnie powtarzałem, jak Aleksander Kwaśniewski jako prezydent wręczał właśnie wspomnianemu panu Modzelewskiemu i bodajże też Kuroniowi wtedy, tak, we dwóch oni występowali, order Orła Białego i wygłosił takie przemówienie, które zaczynało się od słów: wyście pierwsi powiedzieli nie tam totalitarnemu reżimowi. Ja tak słucham. Pan Kwaśniewski się napił. Co znaczy wyjście piersi? A ci dziesiątki tysięcy ludzi w partyzantce, a setki tysięcy prześladowanych za Stalina nie ma. Wyjście piersi. Dwóch marksistów napisało list do partii, zarzucając partii, że toleruje Kościół i prywatne rolnictwo i to jest odstępstwo od leninowskiej linii. I oni piersi. No i dopiero sobie zrozumiałem, tak, bo Kwaśniewski mówi, wy piersi spośród nas, komunistów. Stwierdziliście, że to w tym sowieckim wydaniu nie i to trzeba zrobić inaczej i teraz dzięki wam cieszymy się pełnią władzy nadal już jako kapitaliści, a nie komuniści. Więc to tak, przepraszam za refleksję a propos ciągłości historycznej w naszym kraju. Ale Rafale, jeszcze narracji. A propos historii właśnie i też dzisiejszych obchodów, dzisiejszego dnia, no to przecież nie wiemy, czy wkrótce dzieci się będą, dzieci czy też młodzież będą się w ogóle uczyły o żołnierzach wyklętych, bo widziałeś już tę podstawę programową, która wyciekła z historii. Pani wiem, że, zresztą to już mówiłem, pani Barbaria Nowacka, nie będę jej inaczej nazywał, to nie jest przejęzyczenie. Tam chce nawet wycofać Bitwę pod Grunwaldem, zdaje się. O Bitwie pod Grunwaldem też nie ma co dzieci uczyć, bo tutaj co, naszym przyjaciołom, wielkiemu bratu z... No, ja jeszcze pamiętam, jak nie można było... Właściwie nie było wiadomo, przeciwko komu te powstania Polacy robili. No było, że przeciwko caratowi, to taka była formuła, że przeciwko caratowi. Tak jak obozy koncentracyjne, to nie Niemcy, broń Boże, tylko jacyś naziści. Bliżej niezidentyfikowani naziści. Więc po co uczyć dzieci, że myśmy tego Ulrichowi von Jungingen wklepali, oj, do prawdy, do prawdy. Lepiej uczyć, prawda, o pozytywnych...
o 1000 lat współpracy cywilizowania przez Niemiec Wschodu. Jak to się po niemiecku nazywało? Coś z jakimś drąg, coś tak, dobra, nieważne. No coś, przechodzimy, Rafale, przechodzimy, że w każdym razie, cywilizują tutaj ciemnotę i ciemnota jest wdzięczna, że ich Niemcy cywilizują. Przechodzimy do podsumowania tego tygodnia i oczywiście myślę, że jeżeli mówimy o tym tygodniu, to na pewno numer jeden to byli rolnicy. Wtorkowy marsz gwiaździsty na Warszawę. No tutaj przypadkiem Donalda Tuska akurat nie było w Warszawie. Wyjazd służbowy. Podobno też pracownicy Ministerstwa Rolnictwa mieli zalecenie, aby przejść w tryb zdalny tego dnia. Spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. No ale wczoraj odbyło się finalnie to spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie. No właśnie, pytanie, jakie wnioski? Czy coś się wydarzyło, czy jakieś konkrety pojawiły się na stole? Wniosków nie ma żadnych, ponieważ tak naprawdę to Donald Tusk musiałby się przeciwstawić Unii Europejskiej. A tu akurat czyli nie wierzysz w taki przyjechała scenariusz. Pani von der Leyen, pogłaskała go po potylicy, obiecała odblokować i nawet już podobno odblokowała pieniądze z KPO. 137, tak? Co jest chyba co prawda teoretyczne, ponieważ w międzyczasie te wszystkie projekty, na które to konkretnie było, miały być refinansowane, bo KPO, przypomnę, to jest refinansowanie, to są o zwrot za projekty, które Unia zaakceptowała w ramach tego i obiecała, że nam zwróci powi pieniądze, ale te projekty już się zdezaktualizowały, bo to kilka lat było zablokowane. Nie, no to tylko jest, pokazuje jakby całą miarę hipokryzji, bo teraz nagle stwierdzili, że Polska wypełniła kamienie milowe. Ale przecież. A to nie było tak, że te kamienie milowe to były ustawy? No tak mówiono, znaczy z zapisu to miało być ustawy, miało być tego, ale teraz przyszedł Donald, powiedział, będzie spoko. Dobra, jesteśmy pod wrażeniem pana Bodnara, prawda? Pani Leyen powiedziała, że ona jest pod wrażeniem. Nawet tam Parlament Europejski przyjął jakiś dokument o pozytywnych zmianach w Polsce. Przecież... Tak, Polska skutecznie wypełniła pierwsze kamienie milowe, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej. Tak, pierwszy jedynek wypełniła, czyli zmiana władzy na naszą, znaczy ich, unijną, tak? Nazwijmy to, żeby już tam nie wskazywać paluchem konkretnych stolic. Likwidacja rolnictwa to jest dla Komisji Europejskiej, dla eurokratów, dla tej całej bańki, która tej grupy trzymającej Europę, to jest taka sama obsesja jak dla, nie wiem, dla Stalina Kułacy. No, po prostu. Oni muszą być zniszczeni. Rolnictwo musi być zniszczone. Rolnictwo nie pasuje ani do konstrukcji państwa unijnego, gospodarczej, które ma być oparte na eksporcie technologii tak zwanych zielonych. To już wiele razy mówiłem, że to bzdura, ale wielu ludzi w to wierzy, używa idiotycznego określenia energia odnawialna, prawda, i tak dalej. Więc te czyste niby, to mają przemysł, generalnie wyroby przemysłowe ma Europa eksportować, a żeby je mogła eksportować, no to kraje, do których je eksportuje, żądają, żeby się Europa otworzyła na żywność. I to jest jeden powód, dla którego żywność ma nie być produkowana w Unii Europejskiej. Może jakieś bardzo drogie, luksusowe rzeczy, no na takiej samej zasadzie jak Rolls-Royce i Bentley zostały wyjęte spod zakazu samochodów spalinowych, to tak samo jakieś bardzo eleganckie, dobre jedzenie, no w końcu tam w Brukseli nie mogą się jakimś żywić paskudztwem, tak jak zwykli obywatele. A druga rzecz, no to jest ta parareligia, szaleństwo klimatyzmu, bo nagle się okazało, że to właśnie rolnictwo gotuje klimat, że wszystkie... Najwięcej tego dwutlenku węgla, tak? Najwięcej, chociaż też okazało się, że armia tego, i nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, bo to jest jeden z najlepszych dowcipów, jakie słyszałem, że armia, Unia Europejska będzie tworzyć armię, a na razie zalecenia ma dla armii narodowych, jak one mają być ekologiczne. Tak, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. No to przecież i ten temat wraca. To nie jest jakieś jednorazowe, że jedna jakaś tam ichnia pani Spurek, prawda, wyrwała się z takimi pomysłami. Nie, to jest tam po prostu stopień szaleństwa jest naprawdę porównywalny ze stopniem zaczadzenia ideologicznego w sowieckim politbiurze. I to takim, ja mówię, że w takim politbiurze z czasów Andropowa i Czernienki. Tam odlot rzeczywiście panuje kompletny. No i co? I teraz Donald Tusk mógłby coś konkretnego polskim rolnikom obiecać. No, a powiedział, że są tutaj jakieś... Że ujmie się za nimi w Brukseli, pewnie. Znaczy, że są pewne bardzo, bardzo mocne argumenty i że właśnie pojedzie do Brukseli. Mocne argumenty są takie, że w całej Europie widać, że nie spełniają się takie przekonania eurokratów. Oni sądzili, że no cóż, rolnictwo, ile osób żyje w Unii Europejskiej z rolnictwa? 2% mogą zniknąć.
bez wielkiego problemu. Nie chcę tam pohałasują, wiadomo, wysypią coś na drogę, dobra. Przejmie się u nas w gabinecie, zamkniemy okno, najwyżej, żeby gnojówko nie leciało, nie waliło. Przejdziemy na pracę zdalną, jak w polskim ministerstwie i luzik. Tymczasem okazało się, że rolnicy zyskują szeroką akceptację dla tych swoich protestów. I tam się dołączają i kolejarze, i jakieś inne grupy społeczne. Przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Rolnicy są forpocztą takiej prawdziwej klasy średniej. Czyli ludzi, którzy rzeczywiście coś mają. Jako tacy są od razu, nie pasują do świata projektowanego w Davos, który, jak ktoś czyta Klausa Schwaba, naprawdę polecam, bo to jest... To jaki jest ten świat projektowany? Ten świat jest taki, że trzeba zlikwidować własność. No, stara utopia Marksa, tylko teraz jest realizowana przez tych, co mają własność największą, czy nie w ogóle wszelką własność, tylko taką drobną własność. Wszystko powinno być własnością wielkich koncernów, a my będziemy płacić za użyczenie. Po co ci mieszkanie? Po co masz mieć mieszkanie? Wynajmuj mieszkanie. Mieszkanie będzie należało do wielkiego koncernu, jednego z dwóch, trzech na świecie. To w tym kierunku. Samochód będzie... Tak jak to jest w Niemczech na zachodzie, tam no przecież blisko 50%. A zobacz, a ci rolnicy mają traktory, każdy warty 500 tysięcy, które kupili za własne pieniądze, bo te dopłaty unijne to jest jeden wielki przekręt i bajka, ale już mi się nie chcę tego w tej chwili wyjaśniać, bo zająłbym cenny czas cyframi. Rolnicy mają ziemię, rolnicy mają środki, bo w ogóle to zwracam uwagę, rolnicy dzisiaj to nie są rolnicy z czasów Lepera. Mhm. To też nie jest, jak sobie cały czas miastowi wyobrażają, takiego chłopa w walonkach z tą beretką w antence. To są przedsiębiorcy. Mm-hmm. To jest poważny biznes. I oni mają swoją własność. To nie jest ta budżetowa klasa średnia, na której się opierał sukces wyborczy trzeciej drogi, czyli tacy nowobogatcy na kredyt, jak to nazywam. To są ludzie z tą autentyczną klasą średnią i dlatego nie pasują do tej układanki. Nie pasują ani Davos, ani Brukseli, ani w związku z tym ich, jak to ładnie powiedzieć, hajdukowi, giermkowi, którym jest Donald Tusk. I największe zdziwienie jest, że okazuje się, że ci rolnicy porywają za sobą tłumy i dlatego jest no, duży problem w Brukseli, co z tym zrobić. Bo no jak, zwłaszcza, że mamy w Hiszpanii, wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego. Znaczy, my mamy wybory samorządowe, tak. To tam w Brukseli, zresztą niestety to no, też powiedzmy sobie szczerze, widziałem takie sondaż United Survey zrobili, kto jest winny sytuacji rolników i tam prawie połowa ludzi odpowiada, że również polityka PiS. To był taki sondaż, gdzie można wiele było wskazać odpowiedzi. Oczywiście przede wszystkim Unia Europejska, przede wszystkim Putin, wojna na Ukrainie, ale również owszem Donald Tusk, ale też połowa ludzi wskazuje, że PiS. No i powiedzmy sobie szczerze, niestety bez jakiegoś gruchnięcia się solidnego pięścią w piersi i przeprosin za te kamienie milowe, które podpisywano i za te rozmaite zielone łady, które to rząd PiSu aprobował, bo ten obecny jest dopiero od 4 miesięcy, to nie uda się odzyskać zaufania rolników. Zobaczmy, to jest też paranoiczna sytuacja, że trwają tak wielkie protesty, a największa partia opozycyjna jest właściwie poza tym, no bo co, przyjedzie pan Janusz Wojciechowski protestować na czele tych rolników? No chciałbym to zobaczyć, szczerze mówiąc, co by z nim zrobili. No ale teraz pan Wojciechowski mówi, że on już teraz jest komisarzem europejskim, to pismo może nakukać. No nie chcę już przypominać, w jaki sposób został tym komisarzem i jak się podlizał skutecznie komendantowi, żeby go tam mianować. Ale to są konkretne błędy do rozliczenia. Więc myślę, że sprawa jest rozwojowa. To rolnicy czują jednak swoją siłę, nie zamierzają, że oni nie mogą ustępować. No bo to jest, przyjeżdża pani von der Leyen, powiedziała 6 miliardów na rolnictwo. No ale na co konkretnie? Na zalanie? Aha, no dobrze, szczycie, ale Donald Tusk zastrzegał też, zauważ, że tak, jeżeli będziemy kwestionować Zielony Ład, to po prostu dopłat tak, nie będzie. Tak, ale powiedział. Z drugiej strony, no tak chodzi tam, co do tego tu powie, że rolnicy w zasadzie mają rację, ale z drugiej strony przecież ja nie wystąpimy z Unii Europejskiej. A dlaczego nie? A bo by Donald Tusk nie miał dalszej ścieżki kariery, tak? Jak tego, ani jego ludzie. A ja bym rozważał poważnie ten wariant, bo uważam, że przyszłość Polski w takiej Unii Europejskiej na pewno nie leży. To jest kwestia kilku lat może, to nie jest może kwestia na dziś, ale jeżeli Unia Europejska idzie w tym kierunku, to dla nas nie ma miejsca w tym neosowieckim jakimś strasznym tworze, że tak powiem, moniuszką, który się w tej chwili na zachodzie Europy
na naszych oczach tworzy i od razu zresztą jest to odpoczęcia, taki twór dość koślawy i nic dobrego z tego nie będzie dla Polski wynikać. No więc w każdym razie ja nie widzę dobrej oferty ze strony pana Tuska. Aha, chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. W szczycie tych protestów rolniczych, kiedy rolnicy są na ulicach, farmerzy u nich się mówi, i w Brukseli, i w Paryżu, i w Madrycie, i we wszystkich innych państwach, i ten narasta, ten bunt przeciwko tym wszystkim zielonym ładom, Parlament Europejski przegłosowuje uchwałę, że 1/3 użytków rolnych, również w Polsce, mamy zalać wodą, odtworzyć mokradła, tak żeby jak w średniowieczu. Wracamy do trójpolówki, 1/3 zalana wodą, 2/3 odłogiem odłożona, a żywność będzie dostarczana z Ukrainy i z Ameryki Południowej. I to żywność, bo tutaj przecież polskim rolnikom i wszystkim unijnym wyśrubowali te normy, jaka to ma być ten, żeby tam nie było pestycydów, żeby tam nie było tego śmego owego, a jednocześnie szeroką falą się sprowadza żywność, gdzie robioną przez te konsorcja, koncerny przeważnie z Cypru i Luksemburga, bo to one przejęły kołchozy dawne na Ukrainie, przecież tam nie ma indywidualnego rolnictwa liczącego się. I to wszystko szeroką falą i to jest robione tak, że podejrzewam, że jakieś wietnamskie pangi czy chiński miód to jest przy tym czysto ekologiczny produkt. No, mówisz o tej rybie panga, tak? Tak. Mówię o tych rybach panga, tych hodowanych rybach w sławnych ściekach z różnymi metalami ciężkimi. No i też te krewetki, nie? Z tych, domyślasz się też, czy widziałeś, jak one są. Nie chcę państwa straszyć. Ale na przykład te mrożone krewetki w popularnych dyskontach też nie wymieniamy Zdrowe Polska. No to również są hodowane, jakby ktoś zobaczył filmik, czytajcie, jak to wygląda państwo na YouTubie. Metki, tak? Bo rzeczywiście, bo tam to nawet jest oznaczane, bo to nie można powiedzieć. W Polsce ta inspekcja handlowa działa dość dobrze, przynajmniej jeszcze na razie. Mhm. I to tylko, że Polacy nie mają zwyczaju zobaczyć metek, bo jak mamy coś tam na miodzie napisane, że z udziałem miodów spoza Unii Europejskiej, to ja bym takiego miodu nie doradzał, naprawdę. Można go kupić. A ty czytasz, sprawdzasz, tak? Żona czyta. Aha, czy jest też ta 590, ten kod towaru, tak? Na przykład. Ja rzadko robię zakupy, ale... Dobrze, to przechodzimy co? Przechodzimy ale do kolejnych. Namawiam innych, żeby czytali. No to prawda, warto czytać metki. Przechodzimy do kolejnego tematu, czyli byli rolnicy, była też kwestia KPO, to może teraz CPK, bo tutaj też ciekawa się informacja w tym tygodniu pojawiła. Donald Tusk przede wszystkim zapowiadał audyty, a także podczas spotkania z prezydentem mówił, że ma bardzo mocne dokumenty, ma bardzo mocne ekspertyzy dotyczące tego, że nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, nie jest to dobry projekt. No i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marcin Horała oraz Waldemar Buda, powiedzieli, że chcieliby po prostu zobaczyć te dokumenty. No i domyślasz się, że ich nie ma. Nie ma. Tak jak nie ma audytu. Tak jak nie ma w Ministerstwie Rolnictwa dokumentów dotyczących sprowadzania zboża z Ukrainy, prawda? A te, znaczy, co były, zostało opublikowane? Zanim zdążyli posłowie PiSu dojść schodami od głównego wejścia na piętro, to nagle ściśle tajne się zrobiły te dokumenty. Okazało się, że jest klauzura tajności właśnie dzisiaj nadana i nie można. To też wydarzenie z ostatniego tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o CPK, nie wierzę, przepraszam, wszystkie czworonogi, nie wierzę jak psu Donaldowi Tuskowi w tym momencie, że on cośkolwiek chce z tym zrobić. Przecież wiadomo, CPK to jest projekt ogromnych zysków dla Polski. Bo wystarczy zobaczyć, jakie są obroty na rynku cargo. Zobaczcie, Wiedeń w tej chwili rozbudowuje lotnisko. To nie chodzi o lotnisko dla pasażerów lecących sobie do Egiptu. To takie bajki, jak Tusk mówił, no ja sobie przecież wolę wsiąść taksówką i pojechać. No, przecież nie o to chodzi. Chodzi o towary. Mhm. Zwłaszcza no w momencie, prasa ekonomiczna pisze o wojsko też, no bo jeżeli dywizja amerykańska musi przelecieć w tej chwili do Ramstein, to zanim dotrze do Polski, to trochę czasu minie. Tak? Więc też chodzi o to, żeby jeżeli skutecznie mamy się szykować na wojnę z Putinem, a powinniśmy, to lotnisko też jest niezbędne. Ale na co dzień w cywilu chodzi o towary, chodzi o cargo. Ruch morski jest w tej chwili coraz droższy, transport morski przez wąskie gardła. To pisze prasa ekonomiczna o tym dość dużo, że nagle ceny kontenerowców są bardzo, bardzo podnoszone, w związku z czym coraz większa część towarów opłaca się transport lotniczy. I chodzi o to.
potrzebny ogromny teren. No. Na Ukęciu to znowu brednie Rafała Trzaskowskiego. No tak, ale Ukęcie to jest też lotnisko w centrum miasta, które też ma tą ilość lotów limitowaną. Które już nie może w żaden sposób rosnąć. Chyba że wyburzymy Ursynów. Jest taka opcja na stole, możemy pomyśleć, ale to niech Rafał Trzaskowski otwarcie powie. Bo tak poza tym Okęcie jest lotniskiem schyłkowym. No, tak jak kiedyś było na Polu Mokotowskim warszawskie lotnisko, przypomnę. No, jednak okazało się, że miasto się rozrasta i trzeba to... Na Okęcie już to nawet to była tymczasowa lokalizacja. To już w okresie międzywojennym właśnie myślano o tym, że docelowo gdzieś tam w tych okolicach, co dzisiaj CPK chcemy budować. Ale te ogromne pieniądze, ponieważ mówienie o tym, że to jest jakaś gigantyczna inwestycja, tak, to jest gigantyczna inwestycja, ale ona już w ciągu kilku lat zaczęłaby się zwracać i prawdopodobnie po 5-10 latach już by się opłaciła. Dlatego w ogóle nie musimy wykładać na te inwestycje pieniędzy z budżetu. Banki, zachodnie, konsorcja bardzo chętnie to sfinansują za udział w tych zyskach. No dobrze, to dlaczego pan Lasek, pan Tusk i w ogóle politycy koalicji tak bardzo nie lubią tego projektu? No bo jeżeli my te zyski weźmiemy, to kto je straci? No ja nie wiem. Husyci? Naziści? No może tak, jeżeli oni tak mówią, żeby nie mówić Niemcy, tylko naziści, to może tak powinniśmy mówić. No. Wiadomo, że to się stanie ze szkodą dla gospodarki niemieckiej, która już i tak złapała straszną zadyszkę, ponieważ przez 30 lat wiatr w żagle i, tak powiem, załapania się na gapę w historii, które Niemcy mieli. A trzeba powiedzieć, że nikt nie skorzystał po wojnie z tylu rozmaitych, fantastycznych... Prawda? Ostatnio czytałem, że na przykład jak Niemcom w 1953 roku umorzono długi za wojnę RFN-owi, bo nie wiem, czy państwo wiecie o tym, że państwa zachodnie RFN-owi umorzyły długi, że koszty II wojny światowej ponieśli wszyscy inni poza Niemcami, to jeszcze wprowadzono tam taki limit eksportowy, że nie mogą ich 3% wartości, to jest maksimum spłacania przez nich jakichkolwiek odsetek i długów. To Polska po 1989 roku spłacała długi i nam umorzono w końcu, i to był wielki sukces, umorzono nam 50%, a Niemcom umorzyli wtedy chyba 70% i myśmy spłacali do 10% wartości eksportu, nie do 3 po 90 roku. Więc to tak a propos, no, skąd ta siła, skąd ta potęga niemiecka? Najpierw się nakradli w całej Europie. Jest taka świetna książka wydana niedawno w Anglii, no już rok temu, ale była już przetłumaczona na polski o tych właśnie, o tym, skąd się wzięły bogactwa tych wielkich niemieckich koncernów. Potem przez wiele lat, prawda, nie wydawali pieniędzy na zbrojenia, bo jechali na ogonie Ameryki. To właśnie wkurza Donalda Trumpa, stąd te stwierdzenia, które są. A teraz i tak złapali zadyszkę, no i co? Jacyś Polacy zbudują port kontenerowy, zbudują rurociąg z Gdańska, prawda, zbudują CPK i przejmą ten cały tranzyt. No tak. No może nie cały, przejmą połowę. To są miliardy dla nich stracone. W związku z czym, a z drugiej strony jednak Polacy, okazuje się, to nie są Polacy z 2011 roku, kiedy Tusk wygrywał hasłem siedźmy cicho, bądźmy w kącie i nam Unia Europejska będzie dawać. Tylko jednak już się Polakom dociera, do Polaków, że oni coś mogą i marzy im się. I to CPK się stało takim symbolem jednak pewnych ambicji. Więc Tusk nie może powiedzieć otwarcie, nie robimy. To że będzie po prostu przekładał te audyty. Bardzo proste. A pamiętasz tego pana Aleksandra Grada? Jeden bliski współpracownik pana Tuska, on budował elektrownie atomowe za 120 tysięcy złotych miesięcznie pensji. Zresztą tak, skoro jest takie rozliczanie teraz, ile to tam kto w spółkach Skarbu Państwa. Ja przypomnę, pan Grad za budowanie elektrowni atomowej przez całe poprzednie rządy Tuska kasował taką pensję i nawet przez tam 5 lat nie wybrał lokalizacji dla tej elektrowni atomowej. Tak ją budował i tak ją ma budować Lasek. No jeżeli się bierze cała obecnie ekipa odpowiedzialna za CPK jest złożona z ludzi, którzy CPK atakowali, że to jest niepotrzebne, żeby... I o, szef firmy, która miała zrobić audyt, tak? Bo to jest wydarzenie przyszłego tygodnia. No jeden z, to konsorcjum trzech firemek jakichś. Tak, jedna w ogóle miała biuro wirtualne, a cała reszta, no to mówiąc tak łagodnie, nie działa zbyt prężnie finansowo i biznesowo. Firmy jakieś tam zatrudniające paręnaście osób z dochodem 200 tysięcy złotych rocznie, które w dodatku jedna chyba w ogóle wpisu w KRS-ie nie miała, się okazuje. Czy tam chyba też była jednoosobowa działalność jakaś gospodarcza, tak? Czy to były spółki? I oni muszą, i oni robią audyt celowości inwestycji za to 150 miliardów złotych. I ten pan, o którym A ten pan, który się właśnie wsławił wypisywaniem tym, no, że jak jest lotnisko pod Berlinem, to po co drugie w Warszawie, w Polsce budować, nie? Tak. I takich ludzi, co prawda,
ale no tak. To audyt, prawda, audyt został unieważniony bez powodu. No bo już nawet w mediach takich oddanych Tuskowi jednak uznano, że to jest skandal. Pan Lasek bronił do ostatniej chwili, potem nagle z godziny na godzinę zmienił i umorzył. To wszyscy tam mówią, że z góry dostał taką wiadomość, że ma umorzyć. No ale super, to będzie rozpisywał nowy audyt. To będzie tak, te audyty, to samymi audytami może 2 lata, prawda? Ale oni wszędzie robią audyty. Audy zauważyłeś, że też nie mogą, bo przecież też mamy na przykład Ministerstwo Rolnictwa, wiceministrów, no przychodzą na wywiad do radia, no i czym się zajmujecie? Oni nie wiedzą, ale robią audyt. Wszyscy no, robią audyty. Robią audyty, teraz wszystkie robią audyty, a już 2,5 miesiąca CPK potrzebują robić audyty, bo przecież, bo oczywiście swoim głupkom, którzy wszystko kupią, opowiadają jakieś, jak to, co to wymyślił sobie CPK, nie wiem, Kaczyński sobie na biurku wziął kartkę, narysował długopisem, prawda? I tego, i oni teraz muszą zrobić audyt, czy to się wszystko da zrobić. Czy to robili te plany, to naprawdę były wielokrotnie sprawdzane. To robili ludzie, no delikatnie mówiąc, znający się na rzeczy trochę lepiej niż pan Lasek. Bo inwestowali, bo mówię, to jest inwestycja z ogromnymi udziałami zachodnich firm, które nie inwestowałyby w coś tam namalowanego na kartce. Więc audyty, moim skromnym zdaniem, nie są do niczego potrzebne poza przedłużaniem czasu, ale no jak już to mają być takie audyty, bo tam jest jeszcze drugi audyt, który został odwołany. Znaczy razem ma być chyba 8 tych audytów, tak? Tak, a drugi audyt, ponieważ się okazało, że tam się zgłosiła jedna jedyna firma, ale poważna dość, Deloitte, tylko że zażądał za to pieniędzy. No bo takich, no to się okazało, że pan Lasek to ma pieniądze, ale na taką firmę właśnie jakoś tutaj, prawda, co tam zatrudnia kilku kolegów i ma wirtualne biuro na skrytkę pocztową. Zresztą jak wielki koncert TVN ma, jest zarejestrowany na skrytkę pocztową na lotnisku w Holandii, to co my się tutaj dziwimy, że audytorska firma, co ma wirtualne biuro i nie ma wpisów w KRS-ie. Rafale, to jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, który pojawił się w tym tygodniu. Takie pytanie i właściwie bardzo szeroka dyskusja, czy NATO wyśle swoje wojska na Ukrainę. Też no, tutaj zabrał głos Szymon Hołownia, bardzo, bardzo aktywny i w ostatnim czasie. Powiedział, że wgniecie Putina. Nie, to chyba poprzednio mówił. Nie chcę sobie wyobrażać, czym go będzie wgniatał, ale i w co go będzie wgniatał, ale w ziemię. Tym razem albo Putin zostanie pokonany na Ukrainie, albo pokonamy go na naszym terytorium. Tylko kto to jest, to my. Kto to będzie? Ja i Kobosko, ja i Tusk. Ja i Kosiniak-Kamysz, to już trzech nasz, bo nie wiem, po prostu ja bym pogadał, moim zdaniem to jest jakieś takie kompensacyjne, to, że pan Hołownia lubi takiego bardzo groźnego odstawiać. No dobrze, ale z drugiej strony to jest marszałek Sejmu, tak? To nie są te słynne rozmowy prywatne, jak to niektórzy mówią, że to była wypowiedź prywatna. Spytaj na Jagodnie, jak to jest możliwe, że to jest marszałek Sejmu, no ale jest marszałek Sejmu, no, ale z drugiej strony, jak patrzę, bo to cało szczura, że tak powiem, wrzucił pan Emmanuel Macron w debatę i to też nie wiem, czy to nie jest jakiś kompensacyjne u niego, że no nie, ale Niemcy się odcięli, jak słyszałam. Nie, ale wszyscy zgłupieli, ponieważ o takich rzeczach oczywiście się mówi, przepraszam, się myśli i się ma plany, bo wiadomo, że gdyby przyszło do wojny, no to przecież dziecko wie, że lepiej tę wojnę toczyć na terenie Białorusi czy Ukrainy niż między Białymstokiem a Warszawą, tak? Czyli wiadomo, że trzeba wkroczyć w tym momencie. Ale o takich rzeczach się nie gada. No ale jakieś opowieści, że Putin skończy na cmentarzu, wgniecie go w ziemię. No to już, to już w ogóle, przepraszam, to gdzieś w tych kategoriach, co te płacze nad konstytucją, które no, po prostu ludziom się pomyliło rządzenie państwem z teleshow tam, nie wiem, Mam Talent, czy wydaje mi się, że mam talent, czy coś takiego i Sejmflix, prawda, se oglądają i to jest bardzo fajne, dopóki na własnej skórze nie poczują, że to rodzi pewne skutki. Tak? Ponieważ generalnie tutaj wszystkim się wydało, że o, jest coraz lepiej, kredyty spłacamy, mieszkania mamy, w korpo robotę mamy, prawda, do Egiptu se nawet możemy na wakacje pojechać, w markecie jest 3 w cenie jednego i tak dalej. No i ten tani alkohol też nie był, ale też była afera jest, w mediach społecznościowych. No to jest ten, ale że w każdym razie, że to jest niezagrożone, w związku z czym teraz sobie możemy sobie głosować tak jak w jakimś właśnie programie telewizyjnym, kto nam się bardziej podoba, kto jest przystojniejszy, kto jest fajny, kolo, a kto jest niefajny, kto jest obciachowy. Wyższy, niższy, kto bardziej przystojny. A to ma skutki. I to są skutkami, będą właśnie na przykład w kolejności od 1 lipca podwyżki prądu. No ale pani Hennig-Kloska powiedziała, że tylko 30 zł. Nie wiem, czy słyszałam. 30. A Tusk powiedział, że benzyna będzie po 5,19. Ale to było tego dnia, w którym mówił. To było tego dnia, w którym mówił. A w ogóle to jest taka przenośnia. Nie? Tak. A 100 konkretów było na całą kadencję.
ale to też była taka przenośnia. To wszystko. A składka, a jeszcze w tym tygodniu okazało się, że składka zdrowotna, która rzeczywiście ludzi boli, no bo jest bez limitu, tak? To jest rzeczywiście. Tak, bo znaczy... Bo trzeba było dosypać pieniędzy do służby zdrowia i nie było skąd wziąć. Pierwotny pomysł PiS-u było wziąć z podatku od reklam, czyli skubnąć trochę takie koncerny jak Discovery, prawda, Warner Bros. I pamiętasz, że pierwsze strony gazet, czarne ekrany, cała histeria, wolność słowa zagrażona. Przecież w ogóle ustawa nie miała żadnego projektu wolności słowa, tylko i wyłącznie miała za cel... pieniądze, no, żeby zdobyć pieniądze, żeby trochę się te giganty, prawda, podzieliły kasą, którą zarabiają. Tak, ale Donald Tusk obiecał, że zlikwiduje, tak, tą składkę zdrowotną. I obiecał, a potem, ponieważ, prawda, była akcja, wolność słowa, pani ambasador amerykańska zadzwoniła, opatyczyła, prawda, nasz rząd, że nie wolno, bo to amerykański koncern nie będzie płacił podatków w Bantustanie, to trzeba było gdzieś znaleźć, no to wsadzili rękę do kieszeni polskim przedsiębiorcom. Ta składka, którą Donald Tusk obiecał, że... tak. Ale to była przenośnia. W tym tygodniu się okazało, nie, nawet w tym tygodniu odpowiedziała otwarcie. Wiesz, dlaczego nie mogą zmienić tej składki? No nie wiem, no bo nie ma kasy. Bo pieniędzy nie ma. No, jak się jest w opozycji, to na wszystko pieniądze są. Jak się dojdzie do władzy, to się okazuje, że są tylko na emerytury dla ubeków. I jakieś tam skromne podwyżki dla Związku Nauczycielstwa Polskiego jako zawsze wiernego. A tak poza tym nie ma... I nie będzie, jak to Jan Wincent I tutaj mówi, kończymy, Rafał. O, mamy tu się mamy dopiero puentę. Zaczyna, ale... Tak, jeszcze ten VAT zerowy na żywność teraz też nie wiemy, co z tym. Chyba nie zostanie przedłużony. No jakby powiedzieć. Podejrzewam, że jak pieniędzy nie ma, to nie ma, no. Po prostu. No to nie ma, no. To nie ma co... No dobrze, ale my jesteśmy. Ty wiem, że się śpieszysz zaraz do drugiego studia. Więc kończymy. Proszę państwa, zapraszam... Regularnie tutaj będziemy komentować. Tak. Za tydzień zapraszam o stałej porze do saloniku. Zapraszam w niedzielę na 11. No i gdzie tam jeszcze mnie państwo spotkają i w ogóle YouTube, do Republiki. Na nawet jak mnie nie ma w Republice, to też zapraszam. Też tam działasz. Też do oglądania. Także... Rafał Ziemkiewicz, to był Rafał Ziemkiewicz i jego polityczne podsumowanie tygodnia. Ja zapraszam państwa teraz na serwis informacyjny. Do zobaczenia. Dziękuję.